Witam w krótkim filmie nowonabytkowym. Jest tutaj, jak dobrze liczę, 7 zapachów. Nowych nabytków jest około 15. Podzieliłam to na pół, żeby filmik nie był za długi. Znaczy, coś chciałam tutaj jeszcze dać. Jak mówię, jest 15, czyli chciałam pierwszy dać 8, drugi dać 7. W sumie już bez znaczenia, natomiast gdzieś posiałam pewien flakon. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby coś odebrać i już coś posiać ale to jestem ja. Natomiast każde miejsce, każdą półkę i tak będę porządkowo układała po swoim, także namierzymy. Mamy tutaj Eleonore marki niszowej Ranse. Z tej marki miałam, mówię miałam, bo już, że tak powiem wykończone, Josephine. przepiękny, intrygujący, niezwykle kobiecy, zjawiskowy parametrami zapach. Eleonore, klimat iście jesienny, paczulowy, Prawdopodobnie pojawi się w zestawieniu paczulowym. Kolejny zapach marki hiszpańskiej SOMENS SEDA będzie osobno. Mówię, jest to zapach, który ma w nutach AGRES. Jest to ostatni z pierwszej czwórki, który u mnie się pojawił. W tym zapakowanym pakunku chciałam pokazać specjalnie przed rozpakowaniem. Jak wygląda pakowanie z MUNSEND BAR na okres świąteczny. To jeszcze może trochę zobaczymy. A w środku jest zapach. Z różą, z różą odymioną, o którym już opowiadałam. Świetny stosunek ceny do jakości, przepiękna perełkowa, yy, wątkowa róża. Niesamowitą głębią, z dymem bez żadnych wędzonek, z przepiękną emocjonalnością i zmiennością o naprawdę świetnych parametrach, cudowny stosunek ceny do jakości. Mój jedyny, pierwszy jedyny flakonik Labo, pachuli. Następnie zapach Live by Night, który tak naprawdę, pomijając kwestię, że jest klasyfikowany jako męski, pomijając kwestię, że nie kojarzę, żeby w tak była wiśnia, one pachną wiśnią. Tutaj mamy taki oto jeszcze nierozpakowany zapach. Privat Perdona dwójka z Lambretta. Oraz... W tle butikowy zapach Salvadora Dali, który to poznałam wcześniej, bo miałam zestaw próbek tych butikowych Salvadorów. No, zapachu Salvadora Dali. To jest zapach z taką, by powiedzieć, enigmatyczną, emocjonalną, niezwykle wyrafinowaną, szlachetną różą. W takiej oto szkatułce już widzę, że skłonny, niestety, do jakichś zarysowań i tak dalej. A tak wygląda flakon z okiem. Znaczy, jeśli mam być szczera, to to oko wygląda tandetnie. Cały dół taki dosyć kanciasty, yy, konkretny, chropowaty, korek ma ciekawą formę, ciekawy z w dotyku. i taki kolor trochę ciemny grafit, także tak, natomiast to oko, jakbym mogła, to bym je zdemontowała. Ja chyba też myślałam, że to oko będzie miało może taki bardziej kobaltowo-habrowy kolor. Nie wiem, tam są jeszcze jakieś inne kolory, podoczepiane. Nie wygląda według mnie to jakoś yy, wyjątkowo w moim odczuciu. Więc tak trochę ruszam telefonem, to to oko się przyciemniło. Na tym nagraniu, oczywiście. Dajcie znać, czy któryś zapachów znacie, czy któryś ciekawi na takie szersze omówienie. Podejrzewam, że nikt nic nie zna, bo ja też mało co z tego znam. To znaczy, nie znałam wcześniej Eleonore. Długo też nie znałam tego Salvadora Dali. Nie znałam tego Lela Paczuli, Tego Lambretta też nie. No, ten Night poznałam i właśnie z próbkiem, podobnie jak właśnie z Salvadorem Dali. Sumens też w ciemno. Natomiast w sumie żaden z sumensów jakoś poza tym najnowszym onis nie rozczarował. Także jeszcze tutaj w nutach agres myślę, że. Pożądany na tym zapachu pokona, może jeszcze spauzuję, może nawet dokonam mini pierwszych, yy, w zasadzie mini pierwszego ocenienia tego właśnie Seda, w zasadzie to ja po hiszpańsku jedwab, yy, somens, yy, takie moje pierwsze wrażenia. Zobaczymy na ile tam jest agra.